trafiłam do tego pomieszczenia takiego. Mam nadzieję, że nie ominęłam pół levelu. Okej, przesunęliśmy antenę. I tu jest wyjście. Chyba będziemy dalej na górze. No może właśnie się schodzi w ten sposób, że tam trzeba na dół zejść do tej anteny. Czy tam jest jakaś... tam na dole chyba była jakaś woda. Teraz nie wiem, czy to robi poprawnie, czy nie. Naprawdę. Nie widzę, że była woda. Okej. Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze jakoś... Wow. Okej, tu są jakieś brzydkie prądy. Oh my gosh. Dobra, tu widzę wyjście. Tam widzę wyjście! Dobra. O, apteczka. Zabierzemy. O kurczę, ciemno tu. Wow, 200. Zapis był. Tja. Zobaczmy, co tu jest. O nie, znowu strażnik. Jak on krąży. Pewnie i tak mnie zauważy. O, wiedziałam. Właśnie, nara i idziemy. Wow, tu jest zamknięte. No to mamy uno problemu. Cofnijmy się. Skoro tam jest zamknięte, to mi się wydaje, że jednak trzeba zejść inną drogą. Na sam dół. Bo tu nie mam za bardzo jak się odbić nawet. No chyba, że tu jest coś, jakaś podwodna dźwignia czy coś, ale tu wszędzie są prądy. Może da się tam wypłynąć jakoś na górę. Błagam. Nie. No to chyba się nie obejdzie bez strat życiowych. Coś czuję. No chyba, że jest na to jeszcze inny sposób. Ale już nie mam pomysłów za bardzo. Ja teraz trochę zagubienia. Okej, spróbujmy zejść tędy. Kurczę. To też nie wydaje się dobrym pomysłem, no ale... Bo nie wiem, jak potem wejdę z powrotem do góry, no ale... Aha, stąd się nie da nawet. Czyli tam tylko z tego jednego pułapu. Tego najniższego. Szkoda, że nie zahaczam o ten zjazd. Mogłabym przynajmniej zjechać po tym. Jak się nie da. No dobra.
Zobaczmy, co nam z tego przyjdzie. Tu można wejść do tej wody. Ale na razie nie chcemy. Tam są te drzwi zamknięte i nie pamiętam w sumie, czym się je otwierało. Tu jest jedno wejście do góry. I jedno zejście. Czy długi ten level. Tu mamy zamknięte drzwi. Aha, to są właśnie chyba te. Czy nie te? Nie wiem, może lepiej nie otwierać na razie. O, to jest to pomieszczenie. My się tam musimy dostać jakoś. A tu jest dziurka na klucz. Tu jest wejście do góry. A co tam na górze? Cimnica. Aha, tu nic nie ma. Czy tu jest szyba, czy... czy można tu wypaść? Aha, można wypaść. Świetnie. Dobra, czekajcie, zanim tam wejdę, to sprawdzę jeszcze, co jest tu za tymi drzwiami. No tak, tak jak myślałam. Ty, ale nie ma tego strażnika. Co się z nim stało? Mam nadzieję, że on nie był jakiś istotny dla fabuły. Że on nie miał jakiejś karty czy czegoś w tym stylu. Zniknął nam, nie wyparował. Okej, dobra, to idziemy. Tędy, nie wiem. Oh my gosh, teraz ten level się wydłuży przez to wszystko. To było tu? Gdzie szłam? Nie! O jeny, moje zagubienie. Gdzie to było? Tu. Czekajcie, ja nie wiem, czy mam tam iść, bo tam było jeszcze jedno takie wejście do góry. Czekajcie, no to może ja sprawdzę jeszcze tamto. Ja. Trochę spędzimy tu czasu jednak. Nie dość, że sam level jest długi, to idzie się nieźle tu zakręcić. Chociaż to do góry, to wydaje mi się, że prowadzi na samą górę. Też nie wiem. Sprawdźmy. Ale ciekawe, co się stało z tym strażnikiem. Nie podoba mi się ten fakt, że on tam zniknął po prostu. Musi być jakiś bug. Okej. Okay. Ten gościu nas nie zauważył. Dobra nasza. A, to jest kluczyk. Okej. Okay. Dobra, zabieramy. Aha, też yellow security pass. Nie pamiętam, do czego on był. Czy do tamtego? Co mijaliśmy po drodze? Aha, bo ten strażnik chyba nas nie będzie widział.
Tak, ale pamiętam, widzicie tam po drugiej stronie są drzwi i nie wiem, czy widzicie, tam jest taki drobny piksel zauważalny, jest miejsce na kartę. To jest sekret i tutaj trzeba się wrócić, jak zdobędziemy bronię, ponieważ tego strażnika trzeba zabić. On trzyma kartę, wtedy dostaniemy się dopiero do tych drzwi i zdobędziemy sekret. To jest niestety problematyczne pod tym względem, że trzeba się całą drogę wracać. Nie! Nie zauważaj mnie. Nie zauważaj mnie. Ja mam jeden piksel życia. Tak, wiem, powinnam wziąć zapteczkę. I właśnie. Wow. I właśnie będziemy musieli się całą tą drogę wracać. Ale dziwne, co jest z tym strażnikiem tam. Dobrze, że ten strażnik nie zniknął i mam nadzieję, że nie zniknie. Dobra, zapiszmy tu. Tak, wiem, no. Ale to jest. O, zamknęło nam wiatrak i teraz będzie bezprądowo można się tam dostać. Tylko dokąd to prowadzi, się zastanawiam. My potrzebujemy zejść tędy i dostać się w tamto zielone coś też. Ale może lepiej najpierw do wody? Sama nie wiem. Właśnie to jest największy problem Tomb Raidera. Nigdy nie wiem, gdzie iść najpierw. Ej, no miało nie być wiatraków. Ale za to napełnimy życie. Dokąd to prowadzi? Flary. Apteczka. A dobra, powietrze nam się kończy. Najpierw zaczerpnijmy powietrze. Wow, lasery. Okej. Nie, chyba dobrze idziemy. Bo i tak będziemy musieli się wrócić chyba do tego, tamtego miejsca. Chociaż nie jestem pewna. Teraz zobaczymy. Wow, ale naprawdę dużo czasu nam to schodzi. Aha, tędy nie wejdę. Muszę iść tędy. No, Laro. Nie, 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 cofaj się. Zaraz zginiesz na tych laserach. Teraz naszym priorytetem są bronie. Musimy je zdobyć. Okej, tu są chyba. Nic nie było. Przejdziemy tędy. O! Więzień nam się pojawił. Tak zmaterializował trochę. Ale to dobrze, będzie tutaj pomagał troszeczkę. A tutaj możemy się dostać. Do miejsca, w którym ukryli nasze bronie. Jej! No. O, nasz desert igloo.
Na szczęście go dostaliśmy. Tak, i teraz... Dobra, 6 duże, 2 małe. 30 naboi. Tak, teraz musimy się wrócić. Niestety, ale ja ten sekret chcę. No i tutaj zrobiło się trochę bardziej niebezpiecznie. Au! Da się to ominąć w ogóle? Kurde, nie pamiętam, żeby... może dałoby się na główkę skacząc? Chociaż wydaje mi się, że i tak zahacza o to. Tędy można było się prześlizgnąć. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. O, tędy. Tak delikatnie. Dobra, w dupę jeża. Kurde. Dobra. To się wracamy. Wydaje mi się, że coś ominęłam w tym takim dziwnym okienku. Nie wiem, czy tam teraz mogę wrócić w ogóle. Okej, w dół. Teraz zobaczymy, czy tam mogę wrócić. W sumie, jeśli nie mogę, to znaczy, że nie było tam nic ważnego. Bo tak to jest. Że nigdy w Tomb Raiderach nie zostawiają czegoś, jeżeli nie można tego potem zdobyć. Co jest ważne do prowadzenia gry. Więc zapiszmy tutaj. Spróbujmy. A można. Okej. Teraz pytanie, czy iść najpierw po sekret? Może najpierw po sekret w takim razie, skoro można się tu dostać. To pójdziemy zdobyć sekret. A potem ten. To było chyba gdzieś tu. Zabierzemy przy okazji tą apteczkę. Ciekawe, czy ten strażnik tu będzie. Teraz. Jest! Lol. Jego tu nie powinno być. Okej. To jest bardzo dziwne. Wcześniej zniknął. Już otwierałam te drzwi, no. Dobra, teraz musimy drabinką. Więc hopsaj tam. To jest denerwujący moment, jak chce się zdobyć sekret. Taki kawał drogi się wracać, tylko po to. Dobra, teraz musimy to obejść. Ale przynajmniej nie jestem już bezbronna. To jest zawsze jakiś plus. Zdecydowanie. Oddawaj kartę. Oddawaj mój sekret. I przy okazji jakieś naboje chyba do granatnika. Tak. A, więc nareszcie, żeby zdobyć ukochany sekret i wyjść z tego poziomu.
I co my tu mamy? Mamy granatnik. I coś jeszcze? Nie, może tylko granatnik. No come on! Co za słaby, ubogi sekret. Dlaczego ty... Te sekrety w Tomb Raider 3 są strasznie ubogie. I to jeszcze pół levelu muszę się wracać po głupi granatnik. No come on! To jest frustrujące. Teraz jak mam stąd wyjść? Tędy chyba. O, jena. No, tutaj mogę przynajmniej od razu do wody wskoczyć. Okej, okay, ale chcemy jeszcze na tą kładkę tutaj wejść. Bo ja jestem bardzo zaintrygowana, dokąd prowadzi to coś. Wiem, że tam się dało dostać jakoś. Myślę, że tam nic ważnego nie będzie, ale tak w sumie na wszelki wypadek to warto sprawdzić. Aha, tu można po tym chodzić. Po tym też można chodzić. Wow! Nie tak szybko, moja droga. Nie tak szybko. Czy z rozbiegu, czy nie z rozbiegu? Tam load! Nie zapisz, nie, tylko nie zapisuj. Dobrze, że robię zapisy co 5 sekund. A mi się wkurzyło. Tam coś jest, no ale co? W ogóle jak to kliknęłam F6, nie F5, żeby zapisać. Nawet nie spojrzałam, czy jest save, czy load. Okej. Co skrywasz? Dziwna matrixowa dziurko. Tylko mi nie mówcie, że to jest po prostu wyjście do głównej... To po prostu zamyka drzwi. Tamte, które otworzyłam tamtym przyciskiem. Tu jesteśmy za kratkami, widzicie? Obok tej drabinki, kluczyka, co mieliśmy dać chyba tam obok, a na górze jest to ciemne pomieszczenie, z którego skakaliśmy do wody. A tutaj miał być ten strażnik, który nam zniknął na początku, a potem się znów pojawił. Dobra, nie wiem po co to było. To miała być jakaś pułapka na tamtego strażnika, czy co? Trzeba go było zamknąć w jakiś sposób. Dziwne rzeczy. Dobra, wracamy. Tajemnica rozwiązana, tajemnica Tomb Raidera. Teraz możemy wracać do kończenia levelu. O, come on. W ogóle już godzinę nagrywam. Dobra, tu już mogę sobie zjechać. To już powinna być w sumie prosta droga. Niedużo nam zostało do przejścia, z tego co pamiętam.
Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno mam te dwa sekrety. Tak, dobrze. Cieszy mnie to ogromnie. Tu kolejna matrixowa dziurka, tak by the way. Nie wiem, strasznie mi się to kojarzy w ogóle z Matrixem, chociaż to wygląda bardziej jak jakaś... jakieś układy elektroniczne, prawda? Ale... mimo wszystko... jakoś tak... pasuje do Matrixa. Dobra. Teraz musimy uważać, żeby nie zastrzelić naszego przyjaciela. Przynajmniej... on gdzieś tu powinien się kręcić. Nie wiem, czy on tu jest gdzieś, czy nie. Tu mamy jakąś dziurkę, nie mamy klucza. Nie. Dobrze, więc musimy go zdobyć. Tu mamy drabinkę. Ale nie możemy się na razie dostać. Gdzie jest ten kumpel mój? A jak się z tym się tam dostał? Widzieliście go? Wrócił za kratki. Bidulek, no. Uwolniłabym cię, ale... nie wiem jak. Chyba, że on się tam wtopił i może stamtąd wyjść. Nie wiem. Ale w sumie dobrze, nie będzie nam przeszkadzał. To już sobie sami poradzimy. Ja nie chciałabym zabijać tych więźniów. Byłoby smutne. Aha! Nie, nie wołaj swoich kumpli! Nie! I tak ich zawoła. Wow! Okej. Okay. Wszystkich wykończyliśmy? No tak. Dobra, ty coś miałeś. Czy to jest ten klucz, czy jakieś naboje? Klucz, dobra. Blue Security tym razem. Coś miałeś? Nie chyba. Ale... patała. Nic nie chcą dać. O, przynajmniej duża apteczka w ich schowku. Swoją drogą w dziwnej komórce ich trzymali, nie? Takiej bez okien. So creepy. Czy to coś było jeszcze? Chyba nie. A, tu jest coś jeszcze. Jest co do góry. A, i tu mamy ten Blue Security użyć. Tam był Yellow. Jeszcze jeden do zdobycia. Blue Security Pass, oczywiście. Chciałeś coś powiedzieć? Chciałeś mi przeszkodzić? Czy coś? No cóż. Tak, jeden z tych przycisków jest jakimś jednym wielkim trollem. Coś mi się wydaje, bo z tego co pamiętam, to otwierał tą bramę tam na zewnątrz. Nie wiem, który. To nie ten. Ten przesuwa skrzynki. Ale ten chyba. Tak. On jest jednym wielkim trolem, ponieważ ja kiedyś myślałam, że powinnam przebiec przez tą bramę, a ona się po jakimś czasie dość krótkim zamyka. I myślałam, że to jest na czas. I jak głupia tu siedziałam i się męczyłam, żeby to przejść na czas. No kurde, głupi pies. No. Wow, mało życia nam zostało. W sumie nie wiem, czy brać apteczkę. Ty coś miałeś? Nie. Także ja po prostu dałam się złapać na tego trolla. W sumie w ogóle mogłam nie wciskać tego przycisku. Nie wyleciałby ten strażnik nawet. Powiedzmy, że do statystyk. Masakra jakaś. Jeden wielki troll.
Dobra. Teraz, ponieważ przesunęły się nam po tej taśmie te wszystkie skrzynki, to wylądowały one tutaj. I dzięki temu możemy się dostać na drabinkę. Tam słychać jeszcze na górze jakiegoś strażnika. Jezu! Nie straszcie! Okej, okay. Tędy chyba na drugą stronę. Tak, po apteczkę. W sumie możemy pójść. Im więcej apteczek, tym lepiej. Tak jak mówię, Lost City of Timnos się na pewno przyda. Będę dostawać białej gorączki. Teraz w tył zwrot. I idziemy na lewo. Chyba tak. O, widzicie, tam na górze biega skubaniec mały. Przyjacie dorbę. No, ten hak w ogóle chyba nic nie robi nawet. Nie trzeba się nim przejmować. Nie wiem, czemu tutaj jest tak ustawiony, bo nawet nie zahacza o drogę, w którą Lara przechodzi. Aha, tutaj. Tylko jakbym nie zabił, to sobie save'a strzelę. No, właśnie tam! No serio? A teraz jest za blisko. O! Udało się! Kto jest mistrzem rewolwera, raczej Desert Eagle'a. Tu chyba są też jakieś dziury, chociaż nie jestem pewna. Oj! Nie, lasery. Nie dziury, a lasery. Oh my gosh. No i muszę to robić jeszcze raz, no. A tak ładnie go zastrzeliłam. Okej. Okay. Teraz uwaga na lasery! No, pytanie, jak ja mam zabrać ten klucz? Skoro on tak niefortunnie spadł tam. No. Nie mogę go zabić w tym miejscu. Dobra, no w takim razie spróbujemy tam polecieć gdzieś dalej. Dobra, zapiszmy tu, żebym musiała już ustawiać do tego. Okej, okay, przynajmniej upadł w innym miejscu. Dobra, zabierz. I teraz się jeszcze przejdziemy po ten kryształek, tak na koniec. A, coś tu jeszcze jest? Nie. Okej. Okay. Możemy wracać. Chyba tą samą drogą, chociaż... Wydaje mi się, że muszę stąd zeskoczyć. Oj, dobra. Tam jakiś jeden piksel życia straciliśmy. No. Wkładaj kolejny Yellow Security Pass. Tak mało oryginalnie tutaj. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze będzie chciało nas zabić. A no, chyba jeszcze. Wow! Jakoś tak dziwnie to zadziałało, szczerze mówiąc. Miałeś coś? Nie. Co tu jest? Nic. Tu mamy ciężarówkę, w której się kończy level bodajże.
Tu coś było jeszcze, chyba nie. Dobra, idziemy. O, już się skończyły naboje do Desert Eagle. Nie, to takie smutne. Tu były jeszcze parę znajdziek, z tego co pamiętam. O, właśnie, tak, a propos naboi do Desert Eagle. Wow. Tu coś jeszcze było? Chyba nie. Chyba, że coś jest na tych pudełkach, a ja nie widzę, bo już... W sumie się tak zlewają. Tak sobie lukniemy tylko. Nie, już chyba nic nie ma. Dobra. No to idziemy stąd. A tu Lara nie ma broni w tej cutscence. No. I jedziemy. Nie wiadomo dokąd, ale jedziemy. O. Okej, no, Lara może odpocząć, byle by się nie wylała tej coli, czy co ty tam masz. Swenerun, gdzie ty trzymałaś tą kolę? W tym miniaturowym plecaczku? Dobra, udało się, jej. Ale ten poziom był dziwny. Zdecydowanie. Dziwnie mi szło. Okej, znowu to bicie serca, Mary Boże. Tak, no i teraz jesteśmy w poziomie... tak, Aria 51. Tu są trzy sekrety do zdobycia też. Na razie jeszcze nie mamy wszystkich broni, niestety, które zdobyliśmy do tej pory. Mamy tylko Desert Eagle, nasze podstawowe. I trochę naboi do... Aha, i jeszcze ten granatnik z sekretu. Naboje głównie. No, ale sporo apteczek mamy. Także spoko. Okej. Okay. Dobra, ten odcinek, czy te odcinki trwają strasznie długo, także już w tym momencie Wam podziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że nie... uszkodziłam waszego słuchu przez moje piszczenie. Wybaczcie za to. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Tomb Raider 3. Cześć!